Wielu zadawało sobie pytanie, kim byłem. Padały różne wytłumaczenia, ale według mnie odpowiedź zawsze była prosta. Byłem zboczeńcem seksualnym, za wszelką cenę szukającym rozładowania swojego popędu. Byłem czarną postacią wychylającą się z ciemności. Tajemniczą bestią, która bardzo długo pozostawała nieuchwytna. Bestią zabijającą, ale. Myślącą. Wiedziałem, że na mnie polują, ale jak wielu przede mną, wierzyłem, że nigdy mnie nie złapią. Myśli, że dokonuję zbrodni doskonałej, zniknęły z mojej głowy, gdyż stwierdziłem, że takiej zbrodni nie ma. Nigdy nie było i nigdy nie będzie. Nawet najokrutniejsi seryjni mordercy przechodzą na świat jako niewinne dzieci. Co zatem sprawia, że te uśmiechające się i gaworzące bobasy wyrastają później na bestie w ludzkiej skórze? Jakie wydarzenia w ich życiu potrafią tak ukształtować ich psychikę, że z czasem stają się zdolni do czynów tak potwornych? Ile jest w tym zwykłego przypadku, a ile wpływu ich najbliższego otoczenia? W naszej powojennej historii takich przypadków było wiele. Polscy seryjni mordercy z czasów Polski Ludowej w niczym nie ustępowali swoim słynnym amerykańskim odpowiednikom, pod wieloma względami często ich nawet przewyższając. Nie tylko swoją brutalnością, bezwzględnością czy okrucieństwem, ale i sprytem oraz inteligencją. Przez długie miesiące lub lata z powodzeniem mylili tropy, zdobywali fałszywe alibi, skutecznie się ukrywali. Prowadzili makabryczną grę ze ścigającymi ich detektywami. Ich drogę znaczył krwawy ślad. Znakami na tej drodze były ciała ich ofiar, swoiste kierunkowskazy prowadzące do schwytania mordercy. Tylko najlepsi potrafili odczytać zostawione przez zabójców wskazówki, wyciągnąć wnioski z pozoru nieistotnych poszlak. Pogoń za tymi bestiami zawsze charakteryzowała się jednym. Im dłużej będzie trwała, tym więcej ludzkich żyć będzie kosztować. W pośpiechu, w stresie i pod presją. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Śledczy robili wszystko, aby licznik seryjnych zabójców zatrzymał się na jak najmniejszej liczbie. Nic innego się dla nich wtedy nie liczyło. Na obok odstawiali życie prywatne, w domu byli tylko gościem. Ich żony i dzieci musiały pogodzić się z tym, że pogoń za bezlitosnym mordercą to nie tylko praca ich mężów i ojców, to przede wszystkim służba i ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych ludzi, bo nikt przecież nie wiedział, kto może być następną ofiarą. Pościg za seryjnym mordercą zawsze stanowił swoistą grę błędów. Bo błędy popełniały obie strony. Ostateczny wynik tej gry zależał więc od tego, kto tych błędów popełni mniej. Często ten jeden przypadkowy błąd decydował o wszystkim. Drobna pomyłka, chwila nieuwagi, zbyt duża pewność siebie. Kto zawinił, ten przegrywał. Jeśli błąd popełnili funkcjonariusze, karą często były kolejne odnalezione zwłoki. Jeśli błąd popełnił morderca, płacił za to własną głową. I to dosłownie, bo jeśli chodzi o seryjnych morderców w czasach PRL-u, sprawiedliwość kończyła się na szubienice. Życie za życie, śmierć za śmierć. Jednak, żeby sprawiedliwości mogło stać się zadość, najpierw takiego zabójcę trzeba było schwytać. Było łatwiej, jeśli morderca nie grzeszył inteligencją lub był nieostrożny. Problem zaczynał się wtedy, kiedy naprzeciw milicji stawał wyrafinowany, przebiegły zabójca, planujący i przewidujący, doskonale znający teren, na którym grasował, wiedzący gdzie i kiedy się ukryć stwarzający pozory idealnego pracownika, męża i ojca, nie budzący niczyich podejrzeń. Dokładnie taki był Joachim Knychała, nazywany dziś wampirem z Bytomia, nawet Frankensteinem. Działał na Górnym Śląsku. Atakował samotne, młode kobiety. Śledził je, potem napadał. Zawsze od tyłu, blisko ich miejsca zamieszkania. Był szybki, brutalny i bezlitosny. W ciągu ośmiu lat zaatakował co najmniej trzynaście kobiet, zabijając pięć z nich. Wśród innych polskich seryjnych zabójców Knechała wyróżniał się wysoką inteligencją. Był oczytany, pracowity i ambitny. Badający go później psychiatrzy podkreślali zgodnie, że Joachim Knychała jest zdrowy psychicznie i może w pełni ponieść konsekwencje za zbrodnie. W wyciągu z opinii sądowo-psychiatrycznej można dowiedzieć się, co myśleli o nim badający go specjaliści. Joachim Knychała wykazuje wysoki poziom rozwoju umysłowego. Ma bogaty zasób wiadomości i wiedzy oraz rozeznanie w aktualnych wydarzeniach. Cechuje go myślenie logiczne. Potrafi wyciągać wnioski, planować, przewidywać. Wypowiada się chętnie i rzeczowo. Będąc nastolatkiem, Knychała marzył o tym, aby zostać marynarzem. Zamiast tego został wielokrotnym mordercą. Aby zrozumieć, co tak naprawdę sprawiło, że inteligentny i oczytany śląski chłopak stał się jednym z najgroźniejszych polskich seryjnych zabójców, trzeba znacznie bliżej przyjrzeć się całej jego historii. Najlepiej prześledzić ją od najwcześniejszych lat. Od samego dzieciństwa, które nie tylko ukształtowało jego psychikę, co ją kompletnie zniszczyło. Zdaniem profesora Jana Widackiego, Joachim Knechała od zawsze nienawidził kobiet i jak sam twierdził, miał ku temu ważne powody. Byłem wychowywany głównie przez moją niemiecką babkę. Ta kobieta przy każdej możliwej okazji demonstrowała swoją niechęć do mnie. Nie lubiła mnie i nie kochała. Często mnie biła. Nienawidziłem jej i codziennie życzyłem jej śmierci. W dzieciństwie kochałem moją matkę, ale w późniejszych latach miłość ta uległa ochłodzeniu. Nigdy nikomu nie zdradziłem, dlaczego. Niech to już na zawsze pozostanie tajemnicą. Urodził się 8 września 1952 roku w Bytomiu. Jego matka. Anna była Niemką, wyznanie protestanckiego. Ojciec, Wiktor, Polakiem. Młodszy kilka lat od swojej żony przyjechał na Śląsk w poszukiwaniu pracy. Znalazł nie tylko zarobek, ale i żonę. Oboje byli ludźmi prostymi i niewykształconymi. Nie posiadając wyuczonego zawodu, trudnili się wykonywaniem nieskomplikowanych prac fizycznych. Ich związek nie należał do udanych. Brak środków do życia skutecznie psuł domową atmosferę. Awantury stały się codziennością. Do tego doszedł alkoholizm Wiktora, z którym mężczyzna nie umiał i nie chciał sobie poradzić. Poprawie tej sytuacji nie sprzyjały również złe warunki mieszkaniowe. W ciasnym mieszkaniu mieszkali we czworo: rodzice z synkiem oraz matka Anny. Kobieta niezwykle prymitywna, sfrustrowana oraz despotyczna. Dokładnie tymi trzema przymiotnikami określił ją później dorosły już Joachim. To właśnie ona zajmowała się domem i wychowywała małego Achimka. Szczerze nienawidziła swojego zięcia. Ich bardzo złe wzajemne relacje były jednym z powodów, może nawet najważniejszym, dla których Wiktor porzucił żonę i dziecko. Achim miał dwa latka, gdy jego ojciec wyjechał ze Śląska i już nigdy nie wrócił. Mężczyzna zerwał nawet kontakt z własnymi rodzicami i rodzeństwem. Oni oczywiście obwiniali za to matkę Achima. Po zniknięciu Wiktora zaczęli nachodzić jej mieszkanie. Kobieta nie wiedziała jednak, gdzie podział się jej mąż. Nikt nie wiedział. Namówiona przez matkę Anna, postanowiła wyprowadzić się z bytomia. W roku 57 Joachim z mamą i babcią zamieszkał w piekarach śląskich. Utrzymaniem całej trójki musiała zająć się jedyna osoba w domu, która była zdolna pracować Anna. Pracowała praktycznie od świtu do zmierzchu. Na nic innego nie miała już czasu. Obowiązek opieki nad dzieckiem spadł więc na babcie, i niemal od samego początku mały Achim skupił na sobie całą jej złość. Sroga, surowa i pełna żalu kobieta, swoją nienawiść do byłego zięcia przerzuciła na Joachima. Była sfrustrowana zarówno tym, że musiała żyć w Polsce, której nienawidziła, jak i tym, że jej córka wyszła za mąż za Polaka, alkoholika, który ją porzucił. Kilkuletni Joachim przypominał jej Wiktora, a tego stara Niemka nie mogła znieść. Powiedzieć, że nie kochała ona swojego wnuczka, to tak jakby nic nie powiedzieć. Nazywała go polskim Benkartem. I surowo karała za każde przewinienie, a kara zwykle była ta sama: bicie za pomocą łopatki do węgla. Co więcej, dostawało się również Annie, ponieważ stosunki pomiędzy matką i córką również nie należały do najlepszych. Mama Joachima każdego dnia zmuszona była wysłuchiwać tego, że zmarnowała sobie życie z polskim pijakiem. Że urodziła benkarta, którym to babka musi się teraz zajmować. Że porządnego mężczyznę to można znaleźć w Niemczech i że jej córka jest głupia, nie chcąc wyprowadzić się z tego przeklętego kraju. Anna, choć była czystą Niemką, dobrze czuła się w powojennej Polsce, tak przynajmniej twierdziła jej późniejsza synowa. Swojego syna nauczyła języka polskiego i właśnie w tym języku do niego mówiła. Zupełnie inaczej niż jego babka, która choć znała język polski bardzo dobrze, to w obecności Joachima rozmawiała wyłącznie po niemiecku i do tego samego zmuszała swoją córkę. Tylko po to, aby dziecko nie było w stanie zrozumieć ich rozmów. W dzieciństwie mój mąż bardzo cierpiał z tego powodu. Kolejna forma psychicznego znęcania się nad malcem ze strony nienawidzącej go babki. Być może jednak Joachim, wbrew przypuszczeniom własnej babci, był niezwykle mądrym i inteligentnym dzieckiem. Codziennie wysłuchując pod swoim adresem niemieckich tyrat i oskarżeń, sam nauczył się tego języka. Po pewnym czasie zaczął rozumieć każde słowo babki, ale nie dawał tego po sobie poznać. Świadomość, że jest mądrzejszy od własnej babci oraz fakt, że ją przechytrzył, dawało Joachimowi prawdziwą satysfakcję. Chyba jedyną, jakiej wówczas doświadczył w rodzinnym domu. Aby lepiej móc zrozumieć, czego we własnym domu doświadczył przyszły morderca, wystarczy przytoczyć kilka pierwszych z brzegu przykładów. Od matki usłyszał, jak wyglądało jej własne dzieciństwo. Ona i jej pięcioro rodzeństwa mieszkało tylko z matką, babcią Joachima. Kobieta codziennie podawała im na obiad cienką zupę. Głównie żurek z ciemnym chlebem. Zupa niezjedzona na obiad pojawiała się na stole podczas kolacji. Jeśli mimo to zostawała, jedli ją na śniadanie następnego dnia. Na obiad już czekał na nich pełny gar świeżego żurku. Wszystkie dzieci nie mogły już na niego patrzeć. Prosiły, wręcz błagały, mamy o cokolwiek innego do jedzenia. Ich matka nie tylko nic sobie z tego nie robiła ale wręcz na ich oczach obiadała się kiełbasą i białym pieczywem, wszystko to popijając piwem. Podobnych sytuacji doświadczył później Joachim. Kobieta w jego obecności wielokrotnie opychała się różnymi smakołykami. Gdy tylko Achim poprosił o kawałek ciastka lub czucierek, słyszał jej głośny śmiech. Później przestał już prosić. Kiedy jego babka wkładała coś dobrego do ust, Chłopiec po prostu zamykał oczy, aby tego nie widzieć. Często był bity, wręcz katowany, nawet za bardzo błahe przewinienia. Najbardziej w jego pamięci utkwił dzień, w którym babka wysłała go do sklepu. Po latach nie mógł sobie już przypomnieć, co miał kupić, ale dokładnie zapamiętał, jak ta wyprawa koszmarnie się dla niego zakończyła. Było to wczesną wiosną. Panował lekki mróz i wszędzie wciąż stały kałuże pokryte cienką warstwą lodu. Joachim ubrany w nowy strój sportowy, który otrzymał w prezencie od matki, wracał już ze sklepu, gdy na jednej z takich kałuż poślizgnął się i upadł. Po swoim powrocie został zbity przez babkę tak mocno, że do wieczora nie był w stanie usiąść na tyłku. Usłyszał przy tym, że ślamazarnie chodzi i specjalnie, chcąc narobić babce dodatkowego prania, wytarzał się w kałuży, czym bardzo ją zdenerwował. Te same słowa usłyszała po powrocie z pracy jego matka. Uwierzyła starszej kobiecie, bo kto nie uwierzyłby własnej matce? Gdy Achim wybiegł, aby przywitać się z mamą, zamiast przytulenia otrzymał poprawkę zbicia. Z tą tylko różnicą, że od babki dostał łopatką do węgla. A od mamy skórzanym pasem. Profesor Jan Widacki, w swojej książce Zabójca z motywów seksualnych, Studium przypadku Joachima Knychały, podkreślił, że podobne sytuacje zdarzały się często. Nastoletni Achim coraz mocniej odczuwał wewnętrzne poczucie doznanej krzywdy. Jak sam przyznał po latach, wszystko się w nim wówczas zgotowało, ale co wtedy mógł zrobić? Nic. W akcie desperacji pomocy szukał w siłach nadprzyrodzonych. Choć nie wierzył w Boga, każdej nocy modlił się do niego, aby w końcu babka umarła. Marzył tylko o jednym: aby któregoś ranka obudziła go zapłakana matka, mówiąca, że babcia nie żyje. Ucieczki szukałem w książkach. Lektura pozwalała mi uciec jak najdalej od rzeczywistości, której byłem częścią. Najchętniej czytałem książki o morskich podróżach. Wyobrażałem sobie wtedy, że jestem marynarzem i że pływam po nieznanych wodach, jak najdalej od babki i matki, jak najdalej od wszystkich kobiet. To właśnie wtedy zaczęła we mnie kiełkować prawdziwa nienawiść do płci przeciwnej. Wrogość, strach, obawy. To właśnie czuł, gdy o nich myślał. W jego głowie zrodziło się proste, niemal matematyczne równanie: kobieta, babka, ból, gniew, nienawiść. Nie lepiej knychała czuł się poza domem. O ile dla własnej babci był zbyt polski, to dla swoich szkolnych rówieśników był zbyt niemiecki. I Joachim doświadczał tego na każdym kroku. Przezwisko Szwab należało wówczas do tych najłagodniejszych. Choć robił wszystko, aby przypodobać się kolegom, był poniżany i wyzywany. Najbardziej doskwierał mu wtedy brak ojca lub starszego brata, który mógłby stanąć w jego obronie. Poczucie wyobcowania dodatkowo pogłębiała sytuacja finansowa jego rodziny. Zarobki jego matki nie mogły się równać z wypłatami ojców jego rówieśników, którzy jako miejscowi górnicy przynosili do domu pokaźne wypłaty. Wściekał się, gdy widział na podwórku kolegów obiadających się cukierkami lub czekoladą. On mógł wtedy o takim luksusie jedynie pomarzyć. Stojąc samotnie gdzieś w kącie, w myślach życzył im wszystkiego najgorszego. Najlepiej, żeby te słodycze stanęły im w gardle. Wyrósł na egoistę, odludka i samoluba. Przykrości i upokorzenia próbował rekompensować sobie przemocą i agresją. Był silny i sprawny fizycznie. Prowokował więc bójki, z których zwykle wychodził zwycięsko. Z czasem jego chuligańskie wybryki zaczęły imponować chłopcom ze starszych klas. On nie miał jeszcze dwunastu, a oni 16, nawet 17, bo kilka razy powtarzali tę samą klasę. Zaakceptowali szwaba, bo razem z nimi chętnie znęcał się nad młodszymi i słabszymi uczniami. Zaczął się z nimi włóczyć po piekarach śląskich. Pierwsze wagary, pierwszy dym z papierosa, pierwszy łyk alkoholu. Akceptacja przez innych miała swoją cenę. I Joachim Knychała gotowy był ją ponieść. Po raz pierwszy w życiu ktoś go pochwalił, poklepał po plecach. Nigdy wcześniej nie czuł się tak szanowany. Przynależność do paczki miejscowych chuliganów musiała odbić się na jego wynikach w nauce. O ile przez pierwsze trzy lata szkoły podstawowej był wyróżniającym się uczniem, to już w następnych latach z trudem zdawał z klasy do klasy. Otrzeźwienie przyszło do niego w ostatniej, ósmej klasie podstawówki. Postanowił się zmienić i nadrobić zaległości w nauce. Wyznaczył sobie cel w życiu: pragnął dostać się do technikum żeglugi śródlądowej. Chciał być marynarzem na statku, tak jak bohaterowie książek, które namiętnie czytał. Był uparty i prawie mu się to udało. Na koniec roku szkolnego był najlepszym uczniem w klasie. Wszystko zepsuła jedna ocena, ta ze sprawowania. Nauczyciele byli bardzo pamiętliwi i nie uwierzyli w jego przemianę. Obniżona ocena ze sprawowania definitywnie zamknęła mu drogę do wymarzonego technikum i podcięła skrzydła. Stracił zapał i wszelką nadzieję na poprawę swojego losu. Namówiony przez kolegów, został uczniem zasadniczej szkoły górniczej. Po jej ukończeniu, został górnikiem. I bardzo żałował tej decyzji. Pracował jako cieśla na kopalni, ale nie lubił swojej pracy, a mimo to starał się sumiennie wykonywać obowiązki. Był nawet chwalony za swoją pracowitość i zaangażowanie. Im był starszy, tym bardziej stawał się agresywny. Często brał udział w bójkach. Widok krwi wyzwalał w nim jeszcze większe pokłady brutalności. Alkohol pity przez niego w coraz większych ilościach tylko potęgował w nim najgorsze instynkty. Pewnego dnia przekonała się o tym jego własna babka. Gdy po jednej z szycht wrócił do domu kompletnie pijany, starsza kobieta już na progu zrobiła mu awanturę. I to był jej największy błąd. W pijackim szale Joachim Knychała rzucił się na kobietę. Pamiętając o wszystkich krzywdach doświadczonych z jej strony, bił ją bez opamiętania. Jak później przyznał, gdyby nie interwencja jego matki, tamtego dnia pewnie zabiłby własną babkę. Od tamtego dnia kobieta zmieniła swój stosunek do wnuka. Stała się miła i wyrozumiała. Dawała mu nawet pieniądze, gdy wychodził na niedzielną zabawę. Joachim doskonale wiedział, że to nie babcina miłość nią kieruje, ale zwykły strach i obawa przed jego pięściami. I wcale mu to nie przeszkadzało. Przynajmniej w końcu dała mu spokój. Niedługo później babka Joachima postanowiła się wyprowadzić. Od zawsze miałem trudności w nawiązywaniu znajomości z dziewczynami. W podstawówce jeszcze nie myślałem o nich jako o obiektach seksualnego spełnienia. Wystarczyło mi to, że mogłem im dokuczać. Razem ze starszymi kolegami terroryzowałem szkolne koleżanki. Po lekcjach zaczajaliśmy się na nie gdzieś w krzakach. Później wyskakiwaliśmy z groźnym okrzykiem, ciągnęliśmy je za włosy i siłą rozbieraliśmy. Na koniec groziliśmy, że jakakolwiek skarga na nas skończy się dla nich naszą okrutną zemstą. Jachim szybko poczuł, że ogromną satysfakcję sprawia mu widok wystraszonych dziewczęcych twarzy. Podobało mu się ich przerażenie, łzy, błaganie o litość. Będąc już w zawodówce, zaatakował starszą od siebie kobietę. Po raz pierwszy samotnie. Natknął się na nią podczas spaceru w lesie. Zaszedł od tyłu, uderzył w twarz, obezwładnił i rozebrał do naga. Płakała, broniła się, błagała o darowanie życia. Takie reakcje pobudzały go seksualnie. Wtedy jeszcze poprzestał na patrzeniu na jej nagie ciało. Gdy nasycił oczy, uciekł. Tym razem jeszcze mu się udało. Niedługo później miał znacznie mniej szczęścia. Już jako pełnoletni mężczyzna za swoje niezdrowe fascynacje zapłacił bardzo wysoką cenę. Sylwestrową noc 1970 roku spędził na domowej prywatce w mieszkaniu swojego kolegi. Tam poznał dziewczynę, która całkowicie odmieniła jego życie. Jednak nie w taki sposób, jakiego mógłby oczekiwać wchodzący w dorosłość chłopak. Dziewczyna miała opinię bardzo towarzyskiej i chętnej na seksualne kontakty. Czy rzeczywiście taka była? Nie wiadomo. Nie zmienia to jednak faktu, że na seks z nią liczył nie tylko Knychała, ale również dwóch jego kolegów. Suto zakrapiana alkoholem zabawa nie zakończyła się następnego dnia. Trzech chłopaków i jedna dziewczyna pozostali w mieszkaniu do 3 stycznia. Tamtego dnia chłopcy postanowili odprowadzić koleżankę do domu. Pod klatką jej bloku wdali się jeszcze w dyskusję. Gdy rozmowa zeszła na tematy seksualne, dziewczyna nieoczekiwanie zgodziła się na odbycie stosunku z jednym z nich. Po chwili, w wiadomym celu, para zeszła do piwnicy bloku. Knychała z kolegą zostali pod klatką. Mieli zaczekać, a później razem wrócić do mieszkania, aby kontynuować pijacki maraton. Nie minęła jednak nawet minuta, gdy w głowie czekających zrodził się nowy plan. Zejdą do piwnicy i dołączą do będącej tam pary. Tak też zrobili. Gdy tylko pojawili się na dole, dziewczyna rozmyśliła się i postanowiła wyjść. Byli już wówczas zbyt podnieceni, aby jej na to pozwolić. Zaczęła się szarpanina. Cała trójka siłą próbowała rozebrać koleżankę. Jeśli nie mogli odbyć z nią stosunku, to przynajmniej chcieli sobie popatrzeć na jej na ciało. Jak po latach wspominał Knychała, dotknąć chociaż łona. Po zdjęciu z niej majtek, dziewczyna zaczęła przeraźliwie krzyczeć. Wtedy do piwnicy wbiegło kilku mężczyzn mieszkających w tym samym bloku. Odciągnęli napalonych napastników. Wezwano milicję, ale nie doszli gwałciciele, uciekli zanim przyjechał radiowóz. Wolnością nie cieszyli się jednak zbyt długo. Już następnego dnia cała trójka została aresztowana i oskarżona o usiłowanie gwałtu zbiorowego. Wyrok – trzy lata więzienia. I choć Knychała nie odsiedział całej kary, bo wyrok zmniejszono mu później do półtora roku, nie mógł zrozumieć, dlaczego trafił za kratki. Uważał, że skazano go nie za to, co zrobił, ale za to, co mógł zrobić. Nie rozumiał, że już sam zamiar popełnienia zbrodni jest przestępstwem. Nigdy się z tym nie pogodził. Czuł się skrzywdzony. Nie tylko przez wymiar sprawiedliwości, ale i przez dziewczynę, która zdecydowała się oskarżyć go o próbę gwałtu. Jego nienawiść do wszystkich kobiet stała się jeszcze większa, o czym można przeczytać w opinii sądowo-psychiatrycznej na temat knychały, sporządzonej w roku 83. Badany oświadczył, że po opuszczeniu zakładu karnego czuł się jeszcze bardziej onieśmielony wobec kobiet. Miał trudności w nawiązywaniu z nimi kontaktu. Wszystkie jego koleżanki odsunęły się od niego. Nie chciały go znać. Ta niekomfortowa dla niego sytuacja oraz negatywne przeżycia z okresu jego dzieciństwa spowodowały, że zaczął czuć jeszcze większy wstręt i nienawiść do kobiet. Po wyjściu na wolność Knychała chciał się zemścić na sędzi, który go skazał, na milicjantach, którzy go aresztowali, a zwłaszcza na dziewczynie, przez którą trafił za kratki. Jak sam później przyznał, tylko jego własne tchórzostwo go od tego pomysłu odwiodło. Kilka tygodni po odzyskaniu wolności Knychała poznał Halinę, dziewczynę inną niż wszystkie. Rozumiała go, szanowała i pokochała. Z wzajemnością. Dwa lata później, w październiku 74 roku, para wzięła ślub. Pytany o to, dlaczego ona jedna nie wzbudzała w nim nienawiści, odpowiadał bez namysłu, że kobieta ta, tylko jedyna, wniosła w jego życie wszystko to, czego mu dotychczas brakowało. Miał tu na myśli ciepło, zrozumienie oraz miłość, której nigdy nie zaznał. To właśnie żona stała się jego pierwszą partnerką seksualną. Bardzo kochałem moją żonę i nigdy, nawet na chwilę, nie przestałem. Kochałem ją za to, że wniosła w moje życie wszystko to, czego od zawsze mi brakowało. Dała mi ciepło, zrozumienie oraz oddanie i miłość, której wcześniej nie znałem. Niby wszystko układało się pomiędzy nami idealnie. Było jednak jedno, ale o którym nigdy nie miałem odwagi jej powiedzieć. Choć swoje małżeństwo określał jako bardzo udane pod każdym względem, czegoś mu brakowało. Już kilka tygodni po ślubie stwierdził, że żona i wszystko, co było z nią związane, spowszedniało mu. Czuł, że potrzebuje czegoś nowego. Nowych emocji, nowego przeżycia, nowej kobiety. Zaczął się wtedy zastanawiać, jak to jest uprawiać seks z inną partnerką. Czy seks, który jest zakazany, może być lepszy, ciekawszy? Czy dreszcz emocji będzie przy tym większy? Postanowił to sprawdzić. Wkrótce zdradził żonę z przygodnie poznaną dziewczyną, którą zabrał do piwnicy jednego z przypadkowych, mijanych bloków. Gdy było już po wszystkim, stwierdził, że zwykły seks nie zadowolił go. To samo miał przecież w domu. Potrzebował czegoś więcej. Tego, co raz już kiedyś poczuł, gdy w lesie napadł na samotną kobietę. Nigdy nie zapomniał jej twarzy, zmienionej grymasem bólu i przerażenia, jej błaganie o litość. W ułamku sekundy jego drugie oblicze przejęło nad nim całkowitą kontrolę, jak podkreślił później w swoim rękopisie, który w swojej książce zawarł profesor Jan Widacki. Tuż po zaspokojeniu swojej żądzy z przygodną kochanką, nie pozwolił się jej ubrać. Zaczął bić dziewczynę po twarzy i całym ciele. Podobało mu się. Widział w jej oczach strach, słyszał błagania, dokładnie tak jak lubił. Po wszystkim uciekł, zabierając ze sobą całe ubranie dziewczyny. W drodze do swojego domu wrzucił je do jednej z bram, mijanej kamienicy. W późniejszym okresie wielokrotnie wracał myślami do tego dnia. Już samo wspomnienie, że dziewczyna zmuszona była wracać do domu zupełnie naga, sprawiało, że śmiał się głośno sam do siebie, nawet gdy był w towarzystwie innych osób. Gdy pytano go o powody tak nagłego wybuchu śmiechu, odpowiadał, że właśnie przypomniał sobie stary dowcip. Dwa oblicza odzień i woda. Dzień i noc. Taki właśnie był Joachim Knechała. Z jednej strony miał wszystko, o czym mógł marzyć mężczyzna. Rodzinny dom, kochającą i oddaną żonę, szacunek i miłość, stabilną i dobrze płatną pracę w kopalni. W wieku 22 lat sprawiał wrażenie człowieka ułożonego i pracowitego, ale Joachim miał także drugą twarz, której nikt nie dostrzegał. Tylko on wiedział, co siedzi w jego głowie, co nim kieruje i popycha go do zbrodni. Tym czymś była nienawiść. Nie taka, którą czasami odczuwa każdy z nas, nie taka, gdy pod wpływem zdenerwowania życzymy komuś źle i właściwie na tym poprzestajemy. W knychale była zupełnie inna nienawiść. Taka prawdziwa, nieokiełznana, nie dająca się kontrolować. Nienawiść wyznaczająca mu tylko jeden cel: zabić, zamordować jak najwięcej kobiet. Bo w umyśle Knychały to właśnie kobiety były najczystszym złem, które należało zwalczać wszelkimi możliwymi sposobami. Tylko swoją żonę Joachim uważał za dobro, jak sam przyznał, tylko jej nigdy by nie skrzywdził. W połączeniu z jego sadyzmem oraz dewiacją seksualną, skrywana latami nienawiść zapoczątkowała niebezpieczną reakcję łańcuchową. Stworzona w ten sposób mieszanka wybuchowa musiała kiedyś eksplodować. Zaczął planować swoje napady na kobiety. Zamierzał być nie tylko skuteczny, ale i nieuchwytny. Wszystko dokładnie przemyślał miejsce ataku, narzędzie zbrodni, drogi ucieczki i żelazne alibi. Będąc jeszcze w więzieniu, długo rozmyślał, czego użyć przy kontakcie ze swoją ofiarą. Wiedział, że gołymi rękami sobie nie poradzi. Choć kobiety są fizycznie słabsze od mężczyzn, w przypadku zagrożenia potrafią się rozpaczliwie bronić. Zastanawiał się, czy narzędzie zbrodni wziąć ze sobą, czy może poszukać czegoś krótko przed samym atakiem. Zawsze miał przy sobie mały scyzoryk, ale uznał go za mało przydatne narzędzie. Potrzebował czegoś większego i cięższego. Nagle doznał olśnienia. Czy może być coś lepszego od zwykłej sieciery? W mieście było ich pełno. Każdy miał jakąś w swojej piwnicy. Wystarczyło tylko włamać się do jednej z nich i ją zdobyć. Po wszystkim, gdy nie będzie mu już potrzebna, można ją po prostu wyrzucić. Z doświadczenia wiedział, że jego sąsiedzi zwykle nie zgłaszali na milicję dość częstych włamań do ich piwnic. Będzie atakował nocą, tylko wtedy, gdy nabierze pewności, że wokół nie będzie nikogo poza nim i kobietą, którą wybierze. Na miejsce zbrodni uda się pieszo. Nie będzie korzystał ze środków komunikacji miejskiej. Nikt go nie zobaczy w tramwaju lub autobusie. Nikt go nie rozpozna, nikt go nawet nie zobaczy, oczywiście poza ofiarą, ale ona już nie będzie mogła go opisać. Jego zdaniem zemsta za wyrządzone mu krzywdy musiała być dopracowana w najdrobniejszych szczegółach. Uważał, że już raz trafił do więzienia za zbrodnię, której nie popełnił. Postanowił więc, że teraz będzie zupełnie odwrotnie to on miał być górą. Zamierzał popełnić wiele zbrodni, za które nikt go nie zamknie. Kobiety latami go krzywdziły. Teraz za to zapłacą, a on pokaże światu, że kobieta i jej ciało to nic szczególnego. Że kobiecą godność można łatwo zhańbić. Że po śmierci nie będzie niczym więcej niż tylko kupą kości i mięsa. Poznanie Haliny i miłość, której się nie spodziewał, na jakiś czas przytłumiła w nim morderczy instynkt. Narzeczeństwo było najszczęśliwszym okresem jego dotychczasowego życia. Jednak ślub wszystko zmienił. Zbyt szybko pojawiła się nuda i rutyna. Zapewniał żonę, że niczego mu już w życiu nie brakuje. Kłamał, dokładnie miesiąc po ślubie. W wewnętrznej walce, którą toczył sam ze sobą, zły Achim pokonał tego dobrego. Każdy często wyraża opinię, że sprawcy zabójstw z lubieżności nie kontrolują swoich czynów, że nie są w stanie zapanować nad sobą i nie potrafią kierować swoim postępowaniem, czyli że są szaleńcami. Ale ja nie byłem szaleńcem. To znaczy, jakieś zaburzenia oczywiście miałem, ale doskonale wiedziałem, co robię, mało tego. Uważałem się za człowieka idealnie myślącego. Wieczorem 3 listopada 74 roku Joachim Knechała wyszedł z domu do pracy. Udał się do Bytomia, gdzie miał mieć nocną zmianę w kopalni węgla kamiennego powstańców Śląskich. Do kopalni, co prawda, dotarł, ale nie do swojej. Uzbrojony w młotek włóczył się ówczesną ulicą Bieruta przy kopalni Dimitrow. Dzisiaj jest to ulica Wrocławska. Nagle zauważył trzy młode kobiety wychodzące z klubu studenckiego. Poszedł za nimi. 21-letnia maria w pewnym momencie spostrzegła idącego za nimi mężczyznę, Knychała, zamierzał je śledzić i poczekać, aż się rozdzielą. Zamierzał zaatakować tylko jedną z nich. Kobiety zatrzymały się i spojrzały w jego stronę, czym zaskoczyły Joachima. Spuścił głowę i patrząc pod nogi, minął je, udając, że kompletnie go nie interesują. Przyspieszył kroku i ukrył się kilkaset metrów dalej w ciemnej uliczce, wśród gęstej zabudowy w okolicy parku Świerczewskiego. Stamtąd postanowił obserwować kobiety i czekać na dogodny moment. Wtedy przyjaciółki rozdzieliły się. Maria samotnie szła w jego stronę. Pomyślał, że lepszej okazji mieć już nie będzie. Poszedł za nią. Był dyskretny i cichy. Maria nawet przez ułamek sekundy nie pomyślała, że może być śledzona. Zaatakował ją na klatce schodowej bloku, w którym mieszkała. Z całej siły uderzył młotkiem w głowę. Maria, zamiast stracić przytomność i upaść, nie tylko stała, ale zaczęła głośno krzyczeć. Wystraszony tym hałasem knychała, natychmiast uciekł. Było zaledwie kilka minut po północy i nie wszyscy mieszkańcy już spali. Bał się, że w każdej chwili ktoś, zaalarmowany kobiecym wrzaskiem, może wyjść na klatkę. Początkowo biegł w stronę pobliskiego parku, ale szybko zrezygnował z tej drogi ucieczki. Jego zdaniem, właśnie tamtędy zbiegłby każdy morderca, bo łatwiej się ukryć wśród drzew i krzaków. I to właśnie tam milicja na pewno rozpocznie poszukiwania śladów uciekiniera. Trzymając młotek pod kurtką, szedł spokojnie ulicą Bieruta. Oddychał głęboko, i choć wokół nikogo nie było, starał się nie okazywać zdenerwowania. Przez drogę zastanawiał się, co poszło nie tak, dlaczego kobieta nie straciła przytomności. I nagle doznał olśnienia. To jego wina. Jak mógł popełnić tak wielki błąd? Przecież cały czas planował zabrać siecierę, większą i cięższą od młotka. W ostatniej chwili zmienił jednak zdanie. Zabrał młotek. Zbyt lekki, aby skutecznie powalić ofiarę. Wściekł się. Obiecał też sobie, że już nigdy nie popełni tego błędu. O tym, że Marię uratowało coś jeszcze, dowiedział się dopiero po swoim aresztowaniu. Pod grubym zimowym beretem kobieta miała włosy spięte w duży kok, i to właśnie ta fryzura skutecznie zamortyzowała uderzenie młotka. Nie uchroniło jej jednak przed poważnymi obrażeniami głowy. Maria ponad tydzień spędziła w szpitalu, ale przeżyła. Następna ofiara knychały nie miała już tyle szczęścia. Nie wychodziłem sobie tak po prostu na ulicę i nie szedłem, aż natknąłem się na swoją ofiarę. Doskonale wiedziałem, gdzie idę i po co. Zawsze starałem się nie zostawiać po sobie żadnych śladów, zawsze miałem przygotowane dobre alipi. Wiedziałem, że nawet gdybym jakimś cudem wpadł, to wiedzieliby tylko o tej ostatniej sprawie, o poprzednich nigdy bym im nie powiedział. Mądrzejsze zdobyte w Bytomiu doświadczenie Knechała postanowił zaatakować ponownie. Domyślał się, że Maria podała jego rysopis, a Milicja go poszukuje. Ich metody śledcze znał dobrze. Poznał je, gdy czytał artykuły prasowe na temat śledztwa w głośnej sprawie Zdzisława Marchwickiego, zwanego wampirem z Zagłębia, którego proces rozpoczął się dwa miesiące przed tym, jak knychała zaatakował Marię. Domyślał się, które miejsca mogą być obserwowane przez milicjantów. Bytom chwilowo był dla niego spalony. Postanowił, że następnym razem uderzy w piekarach śląskich, gdzie mieszkał. Przez kolejne miesiące przemierzał ulice miasta w poszukiwaniu swojej nowej ofiary. Tej pierwszej, którą uda mu się zabić. Zdaniem Jana Widackiego, co zresztą profesor potwierdził w swojej książce, zabójca z motywów seksualnych, Knechała był świetnym piechurem. Nocą potrafił przemierzyć wiele kilometrów, nie rzucając się nikomu w oczy. Niepostrzeżenie docierał na wcześniej upatrzone miejsce. Zaczajał się i czekał. Czasami za dnia wtapiał się w tłum. Wypatrywał swojej przyszłej ofiary. Musiała być młoda i atrakcyjna, która od razu wpadnie mu w oko. Gdy ujrzał taką kobietę, szedł za nią. Sprawdzał dokąd idzie i gdzie mieszka. Czy chodzi samotnie, czy z kimś. Był przytem bardzo ostrożny. Gdy tylko uznawał, że warunki z jakiegoś powodu nie były sprzyjające, natychmiast odpuszczał. Przez blisko rok nie udało mu się ponownie zaatakować. Raz miejsce było nieodpowiednie na napaść, innym razem zgubił śledzoną kobietę. Jednak nocą 20 września 75 roku nadarzyła się idealna okazja. I co najważniejsze, wcale nie musiał się specjalnie wysilać, aby znaleźć cel swojego ataku. Ofiara sama wpadła w jego ręce. Wracał właśnie z pracy w kopalni. Do domu miało około 5 km. Z powodu późnej pory nie kursowała już komunikacja miejska. Dlatego wracał piechotą. Wcześniej, w trakcie swojej dniówki, znalazł na terenie kopalni porzuconą przez kogoś siekierę. Zabrał ją ze sobą, myśląc, że może mu się przydać w jego przyszłych łowach, ale nawet on nie spodziewał się, że zapanuje tak szybko. 23-letnia Stefania mieszkała u swojego chłopaka w piekarach Śląskich. Tamtego wieczoru para urządziła sobie imprezę z przyjaciółmi. Alkohol lał się strumieniami. W pewnym momencie udana zabawa zmieniła się w ostrą awanturę. Pomiędzy domownikami doszło do rękoczynów. Przerażona Stefania, zapłakana i bez butów, wybiegła z mieszkania. Naknychały natknęła się przy pijalni piwa na ulicy, bytomskiej. Podeszła do niego i nawiązała rozmowę. Była tak pijana, że Joachim niewiele zrozumiał z wypowiadanych przez nią zdań. Kobieta opowiedziała mu, co zaszło w mieszkaniu jej chłopaka. Bała się, że może za nią iść. Co więcej, poprosiła, aby nieznajomy mężczyzna odprowadził ją do domu jej rodziców. Knychała wiedział już wtedy jedno: takiej okazji nie może przepuścić. Oczywiście zgodził się pomóc zapłakanej kobiecie. Doskonale znał rejon, w którym mieszkali jej rodzice. Wcześniej brał go nawet pod uwagę jako miejsce potencjalnego ataku. Przez całą drogę uważnie się rozglądał. Chciał być pewny, że nikt za nimi nie idzie. Że nie spotkają po drodze żadnego świadka. Zapłakana i bosa dziewczyna na pewno zwróciłaby uwagę mijających ją osób. Na pewno zapamiętaliby też mężczyznę, który szedł razem z nią. Knechała od samego początku odgrywał rolę dżentelmena. Po drodze dużo rozmawiali. Im Stefanie bardziej trzeźwiała, tym więcej opowiadała o sobie. Zadawała też mnóstwo pytań. Oczywiście knechała, kłamał. O sobie, o swojej pracy. Pamiętał o swoim poprzednim nieudanym ataku, gdy ofiara przeżyła i była w stanie opisać napastnika. Brał pod uwagę, że i tym razem może mu się nie udać. Nie chciał, żeby kobieta znała jego prawdziwe nazwisko lub adres. I tak dużo ryzykował, bo kobieta, jeśli przeżyje, będzie pamiętać jego twarz. Im bliżej byli miejsca docelowego, tym częściej Stefania zmieniała drogę. Zaczęło to niepokoić Knychałę, bo dobrze znał te okolice. Zauważył, że błądzą bez celu. W lewo, w prawo, ponownie w lewo. Zamiast iść w stronę domu, oddalali się od niego. Gdy doszli do ulicy kasztanowej, kobieta zatrzymała się. Gwałtownym ruchem wyjął się siekierę z zapaska spodni. Uderzył raz, w głowę. Stefania wciąż jednak stała na nogach. Nie zdążyła nawet zareagować, gdy drugi cios pozbawił ją przytomności. Upadła na ziemię, jej ciche jęki nagle ustały, a zakrwawiona ofiara przestała się poruszać. Knychała zaciągnął ją w krzaki po drugiej stronie ulicy. Jeszcze raz uważnie rozejrzał się dookoła. Byli kompletnie sami. Tylko on i jego zdobycz. Rozebrał Stefanie do naga i przyglądał się jej ciału. Nie zgwałcił. Nie miał ochoty. Zadowolił się jedynie dotykaniem jej miejsc intymnych. Zanim się oddalił z miejsca zbrodni, uderzył nieprzytomną ofiarę jeszcze raz – tak dla pewności. Uciekł przez pobliskie pole, celowo, aby zostawić tam jak najwięcej śladów. Okrążył łąki i zabudowania, po czym po własnych śladach wrócił na miejsce dokonania ataku. Stamtąd, już główną ulicą, udał się do domu. Idąc, był przekonany, że 23-latka nie żyła. Był zadowolony ze swojego debiutu. Może nie wszystko było tak, jak to sobie wcześniej zaplanował, ale to nic. Liczył się przecież efekt końcowy: jednej kobiety mniej na świecie. W końcu został prawdziwym mordercą. O tym, że bardzo się wówczas pomylił, dowiedział się dopiero następnego dnia. Kolega z pracy powiedział mu, że ofiara, którą znaleziono nad ranem, wciąż żyła. Trafiła do szpitala. Była nieprzytomna, ale lekarze zrobili co mogli, aby ją uratować. I wtedy Knechała przestraszył się. Nagle uświadomił sobie coś, na co wcześniej w ogóle nie zwrócił uwagi. Idąc ze swoją ofiarą, był tak owładnięty chęcią dokonania mordu, że nieświadomie popełnił koszmarny błąd. Błąd, który nie miał prawa mu się przydarzyć. Nie jemu, bo przecież był bardzo ostrożny. A jednak... Gdy odprowadzał Stefanie, dużo rozmawiali. Kłamał i wymyślał na swój temat najróżniejsze bajki. Gdy jednak rozmowa zeszła na temat małżeństwa i rodziny, Knechała pochwalił się, że od roku jest żonaty. Kobieta nie chciała w to uwierzyć. Żądała dowodów. Poprosiła go o dowód osobisty. Należy pamiętać, że w tamtych czasach ludzie posiadali zupełnie inne dowody tożsamości. Miały one formę i kształt niewielkiej papierowej książeczki, w której poza zdjęciem oraz podstawowymi danymi osobistymi, wpisywano takie informacje, jak nasz adres zameldowania, kolor oczu, znaki szczególne i oczywiście stan cywilny. I knechała, chcąc udowodnić Stefani posiadanie żony, oddał w jej ręce swój dowód. Kobieta spojrzała nie tylko w rubrykę, w którą wpisano słowo „żonaty. Spojrzała również na jego imię i nazwisko, Joachim Knychała. Powtórzyła je nawet głośno, dwa razy. Zupełnie przy tym nie pamiętając, że chwilę wcześniej podał on jej zupełnie inne nazwisko. Za swoją nieuwagę zapłaciła wysoką cenę. Ale wciąż żyła, co ogromnie przeraziło Knychałę. Przez dwa kolejne dni nie mógł sobie znaleźć miejsca. Starał się nie pokazywać nikomu swojej paniki. Kilka razy w tajemnicy zadzwonił do szpitala, aby zapytać o stan zdrowia swojej ofiary. W czasach PRL-u nikt jeszcze nie słyszał o RODO i ochronie danych osobowych. A i niektórzy lekarze podchodzili dość luźno do tajemnicy lekarskiej. Mówili co chcieli i komu chcieli, nawet osobom nie będącym członkami rodziny chorego. To, co wówczas ust lekarzy usłyszał knychała, mroziło mu krew w żyłach. Pacjentka jest nieprzytomna, jej stan jest ciężki, ale wciąż żyje. Robimy, co możemy, aby ją uratować. Niewierzący w Boga Joachim znów próbował wymusić boską interwencję. Tak jak wtedy, gdy prosił Boga o śmierć swojej babki. Jak sam później przyznał, modlił się, aby 23 latka umarła żeby nie zdążyła powiedzieć komukolwiek o tym, kto ją zaatakował. 23 września, a więc trzy dni po ataku, kolejny raz zadzwonił do szpitala. Tym razem usłyszał to, na co tak bardzo czekał. Pacjentka zmarła, nie odzyskawszy przytomności. W uzasadnieniu wyroku można przeczytać, że przyczyną jej zgonu były urazy głowy w postaci rany tłuczonej w okolicy czołowej z włamaniem czaszki oraz rany tłuczone w okolicy ciemieniowej, powodujące rozległe obrażenia mózgu. Joachim Knychała odetchnął z ulgą. I to dwa razy. Najpierw dowiedział się o śmierci Stefani. Kilka dni później w jednej z gazet przeczytał, że milicja już schwytała jej. Morderce. Nawet gdy miałem już na sumieniu kilka zbrodni, kilka razy byłem świadkiem tego, jak niektóre osoby zazdrościły mojej żonie takiego idealnego męża. Gdy byłem sam, śmiałem się z tego, ale muszę przyznać, że zawsze byłem dla innych ludzi uprzejmy. Czasami nawet sam się sobie dziwiłem, skąd było u mnie tyle uprzejmości i grzeczności. Cały Śląsk wciąż żył serią brutalnych morderstw, jakich dopuścił się wampir z zagłębia. Według milicji Zdzisław Marchwicki w latach od 1964 do 1970 roku atakował kobiety na otwartym terenie, najczęściej blisko ich miejsca zamieszkania. Śledził je, następnie zakradał się od tyłu i uderzał tępym narzędziem w głowę. Jeśli kobieta po pierwszym uderzeniu żyła, bił do skutku. Martwe ofiary zaciągał w ustronne miejsce, gdzie po ich rozebraniu dokonywał najróżniejszych czynności seksualnych. Został oskarżony o dokonanie 21 napaści na kobiety. 14 z nich zmarło. Jego proces rozpoczął się we wrześniu 74 roku. W lipcu następnego roku, a więc niespełna dwa miesiące przed zabójstwem Stefanii, sąd skazał Markwitziego na karę śmierci. Polskie władze twierdziły, że o żadnej pomyłce, a tym bardziej o celowym działaniu milicji, nie mogło być mowy. Seryjny zabójca czekał na powieszenie okrutne zbrodnie oficjalnie ustały. Kobiety przestały się bać wychodzić samotnie po zmroku. Tymczasem zarówno usiłowanie zabójstwa Marii w Bytomiu, jak i morderstwo Stefani w piekarach śląskich przypomniało sposób działania skazanego wampira. Czy Marchwicki znalazł na a może prawdziwy zabójca, wciąż pozostawał na wolności. Nasze władze robiły wtedy wszystko, aby wśród społeczeństwa znów nie doszło do ogólnej paniki. Oficjalnie śmierć tych dwóch kobiet nie miała nic wspólnego z głośną serią. Milicja robiła wszystko, aby jak najszybciej schwytać mordercę i to najlepiej takiego, który od razu sam się do wszystkiego przyzna. A do zabójstwa Stefani bardzo szybko przyznał się jej chłopak. Kluczowe okazały się zeznania świadków. Byli nimi współuczestnicy pijackiej imprezy w jego domu. Widzieli oni, jak mężczyzna najpierw pokłócił się ze Stefanią, później zaczął jej grozić. Najpierw pobiciem, potem śmiercią. Między parą doszło do szarpaniny. Nagle kompletnie pijany gospodarz, chwycił za znajdujący się w jego mieszkaniu kilof i zamachnął się na swoją dziewczynę. Nie trafił i nic w tym dziwnego. Wypity w nadmiarze alkohol sprawił, że on sam ledwo trzymał się na nogach. Przerażona 23 latka wybiegła z mieszkania. Pijany mężczyzna ruszył za nią, wymachiwał kilofem i krzyczał, że ją zabije. To wszystko, co widzieli świadkowie. Milicjanci nie potrzebowali jednak niczego więcej. Kilka dni po śmierci Stefani jej chłopak został aresztowany. Niewiele pamiętał z tamtej nocy. Miał jakieś przebłyski, że doszło do kłótni, że gonił ją z kilofem w ręku. Co było dalej, nie pamiętał. W trakcie tej pogoni urwał mu się film. Nie mógł przypomnieć sobie, co się wtedy wydarzyło. Następnego ranka obudził się sam we własnym domu. Milicjanci prowadzący śledztwo przedstawili mu własną wersję wydarzeń. Oskarżony dogonił swoją partnerkę i dwukrotnie uderzył ją w głowę. Następnie wrócił do domu, położył się spać, a gdy wytrzeźwiał, niczego nie pamiętał. Wystraszony mężczyzna uwierzył w to, co usłyszał od przesłuchujących go funkcjonariuszy. Miało to dla niego sens. Teoretycznie mógł to zrobić. Przecież świadkowie widzieli, jak jej groził, jak wybiegł za nią z kilofem. Powodowany wyrzutami sumienia przyznał się do zamordowania Stefani. Milicja ogłosiła sukces, o których napisały gazety. W tamtych czasach, w trakcie wciąż panującego ustroju socjalistycznego, dziennikarze nie mogli pisać tego, co chcieli. Każda podawana informacja musiała zgadzać się z linią jedynej słusznej partii i władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W przeciwnym razie mogli za to słono zapłacić. Nie tylko stratą pracy, ale i więzieniem. Dziennikarze otrzymywali wówczas specjalnie zredagowane depesze lub oficjalne oświadczenia, na podstawie których pisali swoje artykuły. Zwłaszcza jeśli dotyczyły one tak wrażliwych tematów, jak zbrodnie i morderstwa. Jeśli nie chcieli mieć kłopotów, nie dociekali sami. Nie zadawali zbędnych pytań. Nawet jeśli zwrócili jakąkolwiek uwagę na nieścisłości w sprawie zabójstwa Stefani, milczeli. Nie napisali, że obrażenia na głowie kobiety nie pasowały do tych, jakie pozostawiłby kilof, a więc nie mógł być on narzędziem zbrodni. Nie pisali również, że ani na kilofie, ani na ubraniu podejrzanego nie znaleziono żadnych śladów krwi. Zbrodnie uznano za zabójstwo w afekcie, czyli dokonane pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. W tym przypadku chodziło o kłótnię pomiędzy kochankami. Miał do niej dojść z powodu zazdrości chłopaka, który swoją dziewczynę podejrzewał o liczne zdrady. Tymczasem dowody wskazywały, że morderca działał z pobudek czysto seksualnych – Kobieta została przeniesiona kilkanaście metrów od miejsca ataku i starannie rozebrana do naga. Badania lekarskie przeprowadzone w szpitalu wykazały, że sprawca dokonał brutalnych manipulacji na narządach płciowych ofiary. Napisał o tym w swojej książce zatytułowanej Glina: Roman Hula, milicjant, który osobiście próbował schwytać knychałę. Czy tak zachowuje się kompletnie pijany, wściekły mężczyzna, który pod wpływem emocji zamierza zabić własną partnerkę z powodu jej zbyt towarzyskiego charakteru, a potem, jak gdyby nigdy nic, wraca do swojego mieszkania i kładzie się spać, nie ukrywając poprzednio ani narzędzia zbrodni, ani odzieży? Dla nikogo nie miało to wtedy żadnego znaczenia. Liczyło się tylko przyznanie do winy. Mężczyzna został uznany winnym i skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności. Milicja ogłosiła sukces. Nie było kolejnego wampira, nie było naśladowcy Marchwickiego. Śląskie kobiety mogły dalej czuć się bezpiecznie i wychodzić z domu po zmroku. Czytając o tym w gazecie nie mógł uwierzyć w jedno. Jak to możliwe, że w naszym socjalistycznym kraju można było aresztować, oskarżyć i skazać niewinną osobę, gdy prawdziwy morderca chodził sobie wolno i już obmyślał kolejny atak? W pewnym momencie Knychała zaczął nawet współczuć skazanemu. On sam, według jego własnego sposobu rozumowania, został przecież wsadzony do więzienia za coś, czego nie zrobił, a jedynie za to, co mógł zrobić. Pojawiające się u niego wyrzuty sumienia, szybko zostały zastąpione chłodnym stwierdzeniem, że tak widocznie musi być. On też dużo w życiu doznał krzywd. Nikt się nad nim wtedy nie zlitował, więc i on nie będzie. Najważniejsze, że nikt o nic go nie podejrzewał. To utwierdziło go tylko w przekonaniu, że był bezkarny oraz nieuchwytny, i sprytniejszy niż wszyscy milicjanci razem wzięci. Uwielbiałem tłum na ulicy. To było moje wymarzone miejsce. Widziałem wszystko i wszystkich, ale mnie nie widział nikt. W każdej chwili mogłem bez trudu zniknąć, bez śladu. Śledziłem wybrane przeze mnie kobiety, a one niczego nawet nie podejrzewały. Później wybierałem dogodny moment i rzucałem się na nie niespodziewanie. Byłem łowcą, a one zwierzyną, jak drapieżnik i jego ofiara. Późnym wieczorem 10 kwietnia 76 roku przechadzał się ulicami Bytomia. W tym czasie 32-letnia Halina wracała z Piekar Śląskich, gdzie odwiedziła swoją matkę. Do Bytomia dojechała tramwajem linii numer 6. Przystanek mieścił się blisko jej domu, na ulicy Arki Boszka. Po wejściu do klatki schodowej swojego bloku zauważyła mężczyznę stojącego przy spisie lokatorów. Knychała był odwrócony do niej tyłem. Palcem wodził po tabliczce z nazwiskami jej sąsiadów, tak jakby kogoś szukał. Halina zwolniła. Spodziewała się, że mężczyzna odwróci głowę i spojrzy na nią. Może zapytał o kogoś, kogo ewidentnie szukał. Nic takiego nie nastąpiło. Gdy go mijała, nawet nie drgnął. Po chwili kobieta poczuła silne uderzenie w głowę jakimś twardym przedmiotem. Instynktownie zasłoniła się rękoma. Wtedy padły dwa kolejne ciosy. Miała szczęście. Jej dłonie zamortyzowały uderzenia. Halina zaczęła krzyczeć. Jej głośny wrzask spłoszył knychały, który uciekł w popłochu. Kobieta trafiła do szpitala z dwiema ranami głowy w okolicy ciemieniowej. Dodatkowo miała złamaną kość prawej dłoni. Atak ten został zgłoszony na milicję, ale jak zauważył Roman Hula w swojej książce, Glina, 32-latka zeznała, że nie widziała twarzy napastnika. Podczas późniejszego procesu prokuratorowi nie udało się przedstawić żadnych dowodów, które łączyłyby knychałę z tym atakiem. Napaść na Halinę była jedynym przestępstwem zawartym w akcie oskarżenia, od którego został on uniewinniony z powodu braku dowodów. Knychała był wściekły sam na siebie. Znowu mu się nie udało, znowu spanikował. Trzy ataki i tylko jedna śmierć. Stanowczo za mało jak na kogoś, kto tak długo i drobiazgowo planował każdą zbrodnię. Postanowił zmienić miejsce ataku i za miesiąc lub dwa zapolować ponownie. Okazja nadarzyła się jednak nieco wcześniej, i to zupełnie przypadkowo. Po południe 7 maja 1976 roku spędził u swojego kolegi na działce. Pomocno zakrapianej imprezie wsiadł w tramwaj do domu. W trakcie podróży zasnął i przegapił swój przystanek. Zamiast w piekarach Śląskich, obudził się w Katowicach. Tam wysiadł i postanowił zaczekać na powrotny tramwaj. Dochodziła godzina 23, gdy na przystanku podeszło do niego trzech młodocianych złodziejaszków. Wciąż pijany Knychała nie miał najmniejszego zamiaru dać się okraść. Wyrwał nastolatkowi z ręki uszkodzoną siekierę i zamachnął się na złodziei. Przestraszeni chłopcy natychmiast uciekli. Knychała rozejrzał się, aby znaleźć miejsce, gdzie mógłby wyrzucić przejęte narzędzie. W tym samym czasie na przystanek przyjechał jego tramwaj. Nie myśląc wiele, wskoczył do środka, zupełnie zapominając, że w ręku wciąż trzyma siekierę. Aby nie budzić niepotrzebnego zainteresowania, schował ją pod kurtkę. Razem z nim do tramwaju wsiadła 38-letnia Mirosława. Ładna i dobrze ubrana brunetka od razu bardzo mu się spodobała. Wyglądała na dużo młodszą niż w rzeczywistości. Natychmiast pomyślał, że okazja sama pcha mu się w ręce. Wcześniej niespodziewanie zdobył narzędzie zbrodni. To musiał być jakiś znak a Knychała nie lekceważył takich znaków. Dalsze wydarzenia opisano później w uzasadnieniu wyroku. Tramwaj dojechał do Chorzowa i zatrzymał się na przystanku przy ulicy Polnej. Mirosława S. wysiadając przed nim pomostem zawahała się. Zobaczyła jak tylnym pomostem wysiada mężczyzna, który dziwnie przyglądał się przez całą podróż. Pomimo obaw opuściła tramwaj. Następnie udała się do swojego domu oddalonego o kilkaset metrów od tramwajowego przystanku. Knechała poszedł za nią wzdłuż torowiska. W dłoni wciąż trzymał swoje narzędzie zbrodni. W tym miejscu należy zaznaczyć, że istnieje rozbieżność dotycząca tego, co nim było. Dokumenty i publikacje podają, że był to gruby metalowy pręt. Tymczasem sam Joachim Knychała stanowczo temu zaprzeczał. W roku 1983, oczekując na wykonanie kary śmierci, sporządził on rękopis, w którym opisał swoje życie i zbrodnie. To właśnie w nim Knychała przyznał się, że początkowo sądził, że był to pręd. Jednak już po procesie przypomniał sobie, że tamtego dnia był uzbrojony w uszkodzoną siekierę ze złamanym ostrzem. Pręd czy siekiera? Nie to jest najważniejsze w tej historii. Faktem jest, że już po kilkudziesięciu metrach zbliżył się do Mirosławy. Było ciemno. Rozejrzał się dookoła. Stwierdził, że są sami. Tylko on i ona. Zaatakował z Nienacka. Po pierwszym uderzeniu kobieta upadła. Knechała nie zamierzał popełniać tego samego błędu jak w przypadku Stefani. Uderzał więc bez opamiętania. Celował w głowę. Przestał dopiero wtedy, gdy usłyszał trzask łamanych kości czaszki. Mirosława nie żyła. Właściwie to, jak zapamiętał knychała, nie miała już głowy. Nagle zauważyłem, że znajduje się zbyt blisko bloku mieszkalnego. W kilku oknach wciąż paliło się światło. Ktoś mógłby mnie przecież zobaczyć. Ciało tej kobiety przeciągnąłem więc kilkadziesiąt kroków dalej, za niewielki pagórek w znacznie bezpieczniejsze miejsce. Później wróciłem na miejsce ataku. Z ziemi w pośpiechu pozbierałem rzeczy, które wypadły z torebki, gdy uderzałem moją ofiarę. Legitymację kobiety, jej zegarek i dwa pierścionki schował do kieszeni swojej kurtki. Przez swoje roztargnienie całkowicie o tym zapomniał. Zabrał te drobiazgi do domu i to właśnie one powiązały go później z tą zbrodnią. Upewniwszy się, że nic nie zostało na drodze, wrócił do martwej ofiary. Rozebrał ją od pasa w dół. Bluzką zakrył głowę. Nie był w stanie patrzeć na tak bardzo zmasakrowaną twarz. Swoje zakrwawione dłonie wytarł w jej ciało. W raporcie z późniejszej sekcji zwłok medyk sądowy napisał. Zgon denatki został spowodowany rozległymi obrażeniami głowy w następstwie wielu zranień, zadanych dużą siłą. Narzędziem lub narzędziami twardymi tempo krawędzistymi. Charakter i rozległość obrażeń świadczą o tym, że zostały zadane obcą ręką. Pozycja znalezienia zwłok oraz fakt uszkodzenia okolicy sromowej świadczy, że zabójstwo mogło mieć tło seksualne. Knychała do domu wrócił pieszo. Będąc już w piekarach śląskich, zobaczył zbliżającego się w jego stronę młodego funkcjonariusza milicji. Bał się, że zostanie wylegitymowany. W głowie szybko ułożył sobie plan działania. W razie jakiegokolwiek zagrożenia, po prostu zabije milicjanta. Mocno ścisnął trzymaną pod ręką zakrwawioną siekierę, szedł wyprostowany i pewny siebie. Nagle mijający go milicjant zapytał, skąd wraca i dokąd idzie. Joachim, nie zatrzymując się, odparł, że wraca do domu z szychty w kopalni. Pewność w jego głosie i zachowaniu sprawiła, że młody funkcjonariusz nie miał żadnego powodu, aby mu nie uwierzyć. Knechała odetchnął z ulgą, pomyślał, że było blisko. Będąc już w domu, morderca roześmiał się nagłoś sam do siebie. Gdyby tylko ten niedoświadczony milicjant wiedział, że właśnie minął seryjnego mordercę, że kilka godzin wcześniej zabił on kolejną kobietę, że pod kurtką wciąż miał zakrwawione narzędzie zbrodni. Ta sytuacja tylko upewniła knychałe w przekonaniu, że nie tylko jest on nieuchwytny, ale i bezkarny. Śledztwo przyniosło zaskakujące odkrycie i sprawiło, że oczekujący wówczas na wykonanie kary śmierci wampir Zagłębia znów pojawił się na ustach milicjantów. Zamordowana przez Joachima Nechałe 38-letnia Mirosława S. była związana ze sprawą Zdzisława Marchwickiego. Kobieta była głównym świadkiem zabójstwa jego ostatniej ofiary. Mowa tu o zamordowanej w 1970 roku doktor filologii polskiej Jadwidze Kuciance, wykładowczyni literatury śląskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zamordowana przez Knychałę Mirosława dwukrotnie rozpoznała Marchwickiego jako sprawcę tego zabójstwa. Pierwszy raz na milicyjnym okazaniu w roku 74. drugi raz podczas wizji lokalnej w roku 76. Kilka tygodni później ona sama została zamordowana w niemal identyczny sposób jak ofiary Marchwickiego. Milicyjne ustalenia natychmiast zrodziły spekulacje, które już wcześniej pojawiały się po próbie zabójstwa Marii w Bytomiu i morderstwie Stefanii w Piekarach Śląskich. Tym razem ofiara była bezpośrednio związana ze sprawą wampira z Zagłębia i została zabita w podobny sposób. Czy Marchwicki był niewinny, a prawdziwy morderca powrócił? A może znalazł się na śladowca, chcący pójść w ślady zabójcy, o którym wciąż mówił cały śląsk. Zdaniem polskich władz o pomyłce przy skazaniu Marchwickiego nie mogło być mowy. Nasz socjalistyczny wymiar sprawiedliwości był przecież nieomylny i nie popełniał błędów. Oczywiście w przeciwieństwie do zepsutego kapitalistycznego zachodu. W naszym kraju takie pomyłki nie miały prawa się wydarzyć. Milicjanci pracujący przy sprawie zabójstwa Mirosławy w Chorzowie przyjęli więc, że jeśli to morderstwo ma jakikolwiek związek z wampirem zagłębia, to wyłącznie taki, że znalazł się na śladowca. Schwytanie go miało być tylko kwestią czasu. Póki co nikt jeszcze wtedy nie łączył ataków dokonanych przez Joachima Knechawe z jednym sprawcą. Uważano, że za wszystkie napaści odpowiadają różni sprawcy. Szukano więc czterech różnych mężczyzn. Musiało minąć jeszcze pół roku i dojść do dwóch kolejnych ataków, aby specjalnie stworzona grupa operacyjna powiązała wszystkie zbrodnie. I co za tym idzie, zaczęła szukać jednego seryjnego zabójcy mordercy, który wkrótce stał się znany jako wampir z Bytomia lub Frankenstein. Brutalnego, bezlitosnego i nieobliczalnego, a przy tym sprytnego, przebiegłego, ostrożnego i niezwykle inteligentnego czyli takiego, którego złapać jest najtrudniej, zwłaszcza gdy polityka najwyższych władz bywa ważniejsza niż sprawiedliwość. Bo w socjalistycznym polskim państwie przełożeni ścigających seryjnego zabójcę milicjantów, zamiast im pomagać, często po prostu przeszkadzali. I nie dlatego, że tak chcieli, ale dlatego, że sami byli do takich działań zmuszeni. Po zabójstwie Mirosławy postanowiłem nieco odczekać. Chciałem mieć pewność, że nic mi nie grozi ze strony milicji. Doskonale zdawałem sobie sprawę z ich metod działania. Choć po skazaniu chłopaka Stefani byłem z siebie dumny, że wyprowadziłem w pole milicję, nie chciałem ryzykować. Jednak już po kilku miesiącach spokoju, znowu odezwały się we mnie mordercze instynkty. Koniec części pierwszej. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Uzasadnienie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 19 kwietnia 1984 roku. Wyciągi z opinii sądowo-psychiatrycznej i sądowo-seksuologicznej. Książka profesora Jana Widackiego, zabójca z motywów seksualnych, studium przypadku Joachima Knychały, wydana w Krakowie w 2006 roku. Książka Romana Huli-Glina, wydawnictwa Nowa RS, wydawnictwo innowacyjne z 2013 roku. Rękopis Joachima Knychały z 24 kwietnia 1983, aneks w książce Widackiego. Wystąpili Krzysztof Plewakosz Czerbiński, Diana Giurow, Mikołaj Gronet, Marcin Myszka. Opracowanie i scenariusz Łukasz Włodarski. Realizacja Marcin Myszka.